Ma to być swoiste przygotowanie do życia na wolności, a główny cel to zmniejszenie recydywy. Program pilotażowy Kompleksy Penitencjalne ma poprawić system i doprowadzić do tego, by więźniowie nie wracali za kraty. W jego ramach powstają kompleksy penitencjalne, które mają zapewnić więźniom warunki zgodne ze standardami europejskimi. Pierwszy w kraju powstaje w Jastrzębiu-Zdroju. Więcej na ten temat w materiale Karoliny Komady. W czterech miejscach w kraju, m.in. w naszym regionie, powstają kompleksy penitencjarne. Inwestycje za 57 milionów euro mają być krokiem w procesie zmiany polskiego więziennictwa. Pierwszy z nich zostanie otwarty w Jastrzębiu-Zdroju jesienią tego roku. To jest kompleks pilotażowy, zobaczymy jak to działa, w którym jest dom przejściowy dla 30 skazanych, czyli taki ostatni etap kary. Więzień ma gotować, więzień ma prać, więzień ma się przygotować do życia na wolności, zdobyć te umiejętności. Drugim elementem tego kompleksu są pawilony dla skazanych recydywistów, którzy odbywają karę w systemie półotwartym już, czyli znowu to są osoby, którym już system zaufał, możemy ten reżim odbywania kary troszkę złagodzić. Według programu osoba wychodząca z więzienia ma być tak zwanym dobrym sąsiadem, czyli ma chodzić do pracy i płacić podatki. Zanim jednak więzień dostanie się do kompleksu, musi spełniać określone warunki. Osadzony jak trafia za poważne przestępstwo, odbywanie na początku w zakładzie karnym typu zamkniętego. Mamy również zakłady karne typu półotwartego i otwartego. I w ramach tej progresji, w zależności od ich zachowania, oczywiście czynu, który popełnili, mogą trafić do lepszych warunków, których muszą polegać bardziej na swojej samokontroli, ale mogą wówczas korzystać z zezwoleń na czasowe opuszczanie jednostki, czy też pracować na zewnątrz. Domy przejściowe mają być tym ostatnim elementem przed opuszczeniem więzienia. Nadal będą pod nadzorem funkcjonariuszy służby więziennej w reżimie zakładu karnego typu otwartego. Jednak będą już przygotowywali się na to, by funkcjonować samodzielnie. System ten od wielu lat sprawdza się w Norwegii. Pomaga nie tylko aklimatyzować więźniów w nowej rzeczywistości, ale także wpływa na pracowników służby więziennej. Projekt zakłada nowoczesny system kształcenia kadry, od której zależą losy więźniów. Zmiany w Polsce powinny zacząć się od zmian u pracowników. To służba więzienna powinna zauważyć korzyści takiej pracy. Kiedy buduje się dobre stosunki z więźniami, dostaje się w zamian lepsze i bezpieczniejsze warunki pracy, co wpływa też na samopoczucie pracowników. Więźniowie zaczynają ze służbą rozmawiać i to w kulturalny sposób, a to sprawia, że łatwiej jest wprowadzić zmiany i zauważyć postępy w ich zachowaniu. Pilotażowe kompleksy penitencjarne powstają w partnerstwie z norweskim dyrektoriatem więziennictwa i probacji oraz Wyższą Szkołą Wymiaru Sprawiedliwości.